No i działamy. Pamiętacie, że ostatnio wprowadziliśmy nowość. Skoro jest live, to intro musi być również live. Granie muzyki na żywo, więc uwaga, uwaga. Jedziemy z koksem. No, to dzień dobry. Witam Was serdecznie w części trzeciej. A w części trzeciej będzie o wartościowości, wzory sumarycznej, strukturalne, jak czytać zapisy wzorów chemicznych, prawo stałości składu związku chemicznego, uzupełnianie równań reakcji chemicznych oraz zasada zachowania masy. No to do brzegu. Najpierw ważna informacja jest następująca. Moi drodzy, chemicy posługują się swoim językiem, językiem skrótów. Ja akurat uważam, że chemicy są leniuchami i bardzo dobrze, dlatego pewnie tą chemią się gdzieś tam zainteresowałem. I w związku z tym nie lubią za dużo pisać, lubią formy skrótowe i tak dalej, ale ten pewien język ma swój szyfr. I część z Was, duża część z Was, nie ma sprawa Alicja, duża część z Was nie rozumie tego szyfru. No i to jest nie za dobre, no bo lepiej ten szyfr rozumie. Także są różne symbole, na pewno się spotkaliście H2SO4, H2O, CO2. Część z Was wie, skąd to się bierze, a część z Was nie wie, skąd to się bierze. Ale żeby do tego tak naprawdę dojść i żeby o tym mówić, to potrzebujecie znać definicję bardzo ważnej rzeczy, czyli tak zwaną wartościowość. Moi drodzy, co to jest ta wartościowość? Ja potocznie na lekcjach mówię o tym łapki, że każdy atom każdego pierwiastka ma ileś łapek, jak wchodzi w reakcję chemiczną z innym pierwiastkiem, czyli chwytają się czymś, nie? Tymi łapeczkami. I mogą mieć na przykład, o, ja tutaj mam znowu, będziemy bawić się w kulki. Wybaczcie, że nie ma reakcji chemicznych, znaczy doświadczeń chemicznych, one będą, ale zaczniemy sobie z nimi bardziej w drugiej klasie. Jak będziemy powtórkę z drugiej klasy robili sobie, czyli piąty live? Bo przed nami jeszcze tylko stężenia procentowe. Także zobaczcie, ja trzymam przed sobą taką cząsteczkę wody. I to, ta kulka symbolizuje atom tlenu, już było wcześniej na live'ie, a te białe kulki symbolizują atomy wodoru. No i teraz, jak odczepicie sobie te atomy wodoru, no to wychodzi Wam kulka tlenu. I teraz zobaczcie, co ona ma. Ona ma jedną dziurkę wolną i drugą. Widzicie coś takiego? Tu widzicie? Nie widzicie? Czekajcie. O, to obróci, żebyście... O, widzicie? To znaczy, że tlen jest wartościowy, ma dwie wartościowości. Jedną łapkę, czyli jedno wiązanie chemiczne może utworzyć i drugie wiązanie chemiczne. Cyk. I musi mieć wszystkie zajęte, to jest bardzo ważne. A wodór ma tylko jedną kropeczkę, jedną dziurkę, czyli może jest jednowartościowy. Tak? Czyli może jedno wiązanie utworzyć. Dlatego tlen, żeby swoje dwie wartościowości użyć, potrzebuje dwóch atomów wodoru, żeby one jakby wypełniły te wszystkie wartościowości tlenu. No a definicja profesjonalna, proszę Państwa, nie łapki, bo pamiętajcie, że nie możecie tak na lekcjach mówić ilość łapek, no bo to jest nie pro, a Wy jesteście profesjonalistami. No jasne. Więc uwaga. Wartościowość jest to cecha pierwiastków chemicznych oraz jonów. Były kationy i aniony, ostatnio przy wiązaniu jonowym o tym opowiadałem, określająca liczbę wiązań i zmień planszy, panie Łasiński, jest, dobra. Określająca liczbę wiązań chemicznych, którymi dany pierwiastek bądź jon może łączyć się z innymi. Ważne zapamiętaj. I tutaj ja mam ogromny problem na lekcjach. Jeżeli jest coś napisane ważne zapamiętaj, to znaczy, że kurczę jest ważne i zapamiętaj to. Naprawdę, weźcie sobie to w jakąś ramkę, wypiszcie nad łóżkiem i zaraz obok plakatów najlepszych youtuberów weźcie to sobie wklejcie, bo wtedy to Wam ułatwi życie na chemii. Gwarantuję Wam to. A nie, że jest zapisane ważne zapamiętaj, w sumie o co chodzi, nie? Dwa zdania. Wodór w wodorkach, fluor w fluorkach, chlor w chlorkach, brom w bromkach i jod w jodkach są zawsze jednowartościowe. To jest ważne do zapamiętania. Czyli zawsze będą miały jedną łapkę. Wodór w wodorkach, fluor w fluorkach i tak dalej, nie? Uwaga, tlen w tlenkach i siarka w siarczkach są dwuwartościowe. I to warto zapamiętać na przyszłość, żeby Wam ułatwić życie. Czyli jeszcze raz. Najłatwiej to w ogóle sobie zapamiętać tlen w tlenkach i siarka w siarczkach jest dwuwartościowa. Jezu, moja klasa tak bardzo. Dzień dobry, Kubo. Dobra. To co? To jedziemy dalej. Już wiecie, co to są wartościowości. Na układzie okresowym pierwiastków one są tutaj, zobaczcie. Są podpisane na niektórych układach okresowych, tak widzieliście, trochę szukałem takiego układu okresowego, który ma to zapisane. Na przykład w tych miejscach. Tu macie podpisane wartościowość. Jak czasami nie wiecie, jaki znaczek go oznacza, to po prostu sobie sprawdźcie tą legendę. I tu jest wartościowość, czyli na przykład magnez jest dwuwartościowy, sód jest jednowartościowy, glin jest trójwartościowy, tlen dwuwartościowy, pamiętajcie, tlen w tlenkach jest dwuwartościowy, ale zobaczcie, że są też pierwiastki, które mają kilka wartościowości. Na przykład żelazo ma kilka wartościowości, to jest ważne. Czyli może być atom żelaza, który ma dwie łapki i taki atom żelaza, który ma trzy łapki. A mangan, zobaczcie, ma aż
5 wartościowości. To też jest ważne, żebyście o tym pamiętali. Nie musicie wartościowości znać do końca na pamięć. Jest taki pewien lifehack na to, żebyście sobie, jeżeli macie układ okresowy, w którym nie ma wartościowości, to zapamiętajcie sobie jedną rzecz. Wszystkie, które znajdują się w grupie pierwszej, ostatnio było o grupach i okresach, to jest okres, a to jest grupa w układzie okresowym, czyli wszystkie, które znajdują się w grupie pierwszej, są zawsze jednowartościowe pierwiastki, a w drugiej grupie wszystkie są dwuwartościowe. Zobaczcie, wszystkie mają po dwa, więc nie trzeba tego sprawdzać. W grupie trzeciej większość takich standardowo używanych jest wartościowa, czy tak naprawdę z grupy trzeciej głównie używa się glin, więc możecie też sobie zapamiętać, że w grupie trzeciej też są trójwartościowe. No potem już się trochę komplikuje sytuacja, więc tych następnych przykładów nie będę wam tłumaczył w ten sposób, ale zapamiętajcie sobie pierwsza, druga i trzecia grupa układu okresowego, trzynasta, mówię o trzeciej głównej grupie, czyli po wycięciu tych pobocznych, czyli powiedzmy, jeżeli liczymy po kolei, to jest numer grupy 13, przepraszam. To tu są wszystkie jednowartościowe, tu są dwuwartościowe, a w tej grupie 13, czy też trzeciej głównej grupie są trójwartościowe. Jesteście? Jakieś tam łapki polecą? No dobra. O, poszło serce. Fantastycznie. To ja sobie łyknę kawę za to serduszko. Dobra, słuchajcie. Teraz dwa rodzaje wzorów. O, poszły łapki. Dzięki bardzo. Słuchajcie, dwa rodzaje wzorów, którymi posługują się chemicy. To są wzory sumaryczne i wzory strukturalne. Macie przed sobą teraz narysowane te dwa rodzaje wzorów. Czym się różnią wzory sumaryczne i od strukturalnych? Wzór sumaryczny wygląda tak. O ja, lecą łapki. Fantastico. Wzory sumaryczne wzory sumaryczne wyglądają w ten sposób, a wzory strukturalne wyglądają w ten sposób. Okay? Czyli jest pewne podobieństwo. One pokazują nam ilość atomów, ale zupełnie inne tutaj jakieś kreski są. Co to w ogóle jest? Do tego dojdziemy. Ale najpierw definicja, co to są wzory sumaryczne. Moi drodzy, wzór sumaryczny, taki najczęściej stosowany na chemii, pozwala określić tylko, zaznaczam, tylko ilość i rodzaj atomów w danej cząsteczce. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli macie zapis wody H2O, to co wy jesteście w stanie po takim zapisie wiedzieć? Że woda jako cząsteczka ze wzoru sumarycznego nie mam pojęcia, Kuba, co się stało, że teraz możecie w 720p oglądać. Zawsze był taki sam internet. Dzień dobry, Haniu. Więc wzory sumaryczne, to tu jest woda i teraz co oznacza taki zapis? Co my z niego wiemy tak naprawdę? Wiemy, że woda zbudowana jest z, ta cząsteczka wody jedna, jest zbudowana z dwóch atomów wodoru, ta dwójka informuje nas o tym, że są dwa atomy wodoru i jednego atomu tlenu. Wiemy również, mamy siarczek magnezu, wiemy, że zbudowany jest z jednego atomu siarki, z jednego atomu magnezu. To jest wzór kwasu octowego, że wiemy, że zbudowany jest z jeden i dwóch atomów węgla. Ktoś, ale tam cyka tych łapek, bo was kciuk rozboli, sobie zwichniecie kciuk. Czterech atomów wodoru i dwóch atomów tlenu. To jest wzór sumaryczny, on nas tylko o tym informuje. I teraz, żeby mieć komplet informacji o danych cząsteczkach, potrzebujemy stosować coś takiego, co nazywa się wzorem strukturalnym. Wzór strukturalny informuje nas o ilości, zobaczcie, też wiem, że są dwa wodory i jeden tlen, rodzaju atomów, no też widzę, że są wodory, czyli H i tlen, ale uwaga, to czego nie było we wzorze sumarycznym, ten wzór pokazuje, że w jaki sposób są te atomy ze sobą połączone. Okay? Czyli mamy sobie tlen, który ma dwa wiązania, mówiliśmy, że jest dwuwartościowy, tak? I on łączy sobie, chwyta dwa atomy wodoru, tak? Tlen, dwa atomy wodoru, tak to wygląda. No i pamiętacie? Czyli zobaczcie, jak wygląda, przypomina nam ten nasz tutaj wzór strukturalny. Potem może być taki wzór strukturalny, no i oczywiście bardziej skomplikowane również mogą być wzory strukturalne. Czyli zapamiętajcie, we wzorze strukturalnym widzimy budowę cząsteczki, strukturę. Sumaryczny nie pokazuje nam budowy, on pokazuje nam co za atomy tworzą tą cząsteczkę, ile ich jest. I to jest wszystko. A we wzorze strukturalnym co, ile i jak są ze sobą połączone. Go. Tu byliśmy. No właśnie. Teraz jak tworzyć nazwy substancji chemicznych? Czyli te wszystkie tlenek, siarczek i tak dalej, i tak dalej. Skąd to się bierze i dlaczego tak, a nie inaczej? Dlaczego czasami się pojawia cyfra rzymska na końcu, a czasami tej cyfry rzymskiej na końcu nie ma? Czekajcie, bo widzę, że coś mi tutaj ucina. Tytuł. Jak ja mam to zrobić? Panie Łasiński, co tu się stało? O, może teraz będzie lepiej? Dobra, trochę poprawiłem. Myślę, że będzie teraz lepiej ten tytuł do góry widać. Słuchajcie, i teraz tak.
Znacie na pewno takie nazwy jak chlorek sodu, siarczek żelaza 2, to co tutaj jest napisane, siarczek żelaza 2, tlenek węgla 4. Zobaczcie, że tutaj czasami ta dwójka się pojawia, czasami czwórka się pojawia, czasami nie ma nic. Skąd to jest? Też nie możecie sobie czasami z tym poradzić. No to czytajmy. Pierwszy człon nazwy, czyli tlenek, siarczek, chlorek, nazwy pochodzi zawsze od nazwy grupy związków chemicznych, czyli mamy grupę tlenków, grupę chlorków, do jakich dana substancja należy. Następnie dodaje się nazwę kolejnego pierwiastka, czyli chlorek czegoś, sole w piątym odcinku, jakby coś. Prawdopodobnie, jeżeli pójdzie wszystko zgodnie z planem. I teraz zobaczcie. Coś wybiło, sol mnie wybiły z rytmu. A właśnie, no. Następnie dodaje się nazwę kolejnego pierwiastka tworzącego daną cząsteczkę. Czyli może być tlenek żelaza, chlorek siarki. Nie, chlorek siarki nie akurat. Chlorek sodu na przykład, nie? I jeśli ma on kilka wartościowości. I teraz uwaga, pamiętacie to? Zobaczcie, kilka wartościowości. Ten ma jedną wartościowość, ten ma jedną wartościowość, ale na przykład żelazo, pokazywałem Wam, ma dwie różne wartościowości, dwa lub trzy. Okay? Zapamiętajcie sobie, są takie pierwiastki, które mogą występować w kilku różnych wartościowościach. I teraz uwaga, jeśli ma on kilka wartościowości do wyboru, to w nazwie musi pojawić się wybrana wartościowość, znaczy do wyboru. W sensie, jeżeli cząsteczka zawiera w sobie na przykład żelazo dwuwartościowe, a nie trójwartościowe, no to gdybym tutaj nie napisał dwójki, czyli byłoby na przykład siarczek żelaza i koniec. I gdybym Wam dał na kartkówce, albo mielibyście takie zadanie na kartkówce do napisania w swojej klasie, to skąd wiedzielibyście, mając układ okresowy przed sobą, o które żelazo chodzi? To znaczy, Wy wiecie z tej definicji, którą Wam tu pokazywałem, że siarka w siarkach jest dwuwartościowa. To już wiecie, macie to zapamiętać, ok? Ale nadal tutaj nie ma ani słowa o żelazie. Więc otwieracie sobie układ okresowy, szukacie tego żelaza. I nagle okazuje się, że żelazo ma dwa albo trzy. No i teraz nagle chcecie stworzyć wzór substancji chemicznej o nazwie siarczek żelaza. Tej dwójki wyobraźcie sobie, że jej nie ma. No i teraz nie wiecie, którego żelaza użyć, czy dwa, czy trzy. Dlatego w przypadku pierwiastków, które mają kilka wartościowości do wyboru, należy napisać, która została użyta, którą ja na przykład jako nauczyciel wybrałem Wam na kartkówkę. Ale ciekawostka jest taka, że na przykład chlorek sodu nie ma cyfry, a nie ma cyfry tutaj dlatego, i bromek wapnia też nie ma tej cyfry tutaj dlatego, że uwaga, ten pierwiastek, zarówno sód ma tylko jedną wartościowość wynoszącą 1 i wapń ma tylko jedną wartościowość wynoszącą 2. I jeżeli coś nie ma wyboru, to się tego nie pisze. Pamiętacie, jak Wam opowiadałem, że chemicy to leniuchy i jak czegoś nie muszą robić, to tego nie robią? No to właśnie to jest ten przykład. Dlaczego ja mam pisać bromek wapnia na przykład 2, skoro jeżeli Ty otworzysz układ okresowy, to wiesz, że on jest dwuwartościowy, bo nie ma innej opcji. To się nie pisze tego wtedy. Uwaga, jeżeli napiszesz bromek wapnia 2, bo na wszelki wypadek, żeby nie było, to też nie dostaniesz za to punktów. Bo tam, gdzie nie trzeba pisać, to się nie pisze. Więc zapamiętajcie o tym, nie róbcie z rozpędu, tylko pomyślcie, czy dany pierwiastek ma kilka do wyboru, czy nie. Kumacie? Kto zrozumiał wartościowości? To jest dopiero wstęp, bo teraz dopiero przejdziemy sobie do tego, w jaki sposób piszemy wzory substancji chemicznych. Kuba, co do matmy, to ja nie wiem, nie jestem specjalistą w dziedzinie matematyki, więc nie, ja się matematyką nie zajmę. Ja tutaj chemia. No, to teraz uwaga, zasady pisania wzorów sumarycznych. To jest takie kilka punktów, dokładnie będzie 6 punktów, które opiszą Wam, w jaki sposób sobie poradzić z napisaniem dowolnego, uwaga, dowolnego wzoru sumarycznego każdej substancji. Pamiętacie, jak ostatnio Wam pokazywałem budowę atomu, tam było tam A, B, C, D, F, G, G? Chyba do G, podpunktów. I to były takie zasady budowy atomu. Bardzo ważne, moim zdaniem. Takie elementarne, krok po kroku. Tutaj też jest krok po kroku. I jak to sobie w jakiś sposób wbijecie do głowy, to będzie Wam łatwiej tworzyć wzory różnych substancji chemicznych. A ta wiedza przydaje się w każdym przypadku na chemii. No bo są różne przypadki. Jak będziecie sole tworzyli, jak będziecie w trzeciej klasie otrzymywali na przykład sole kwasów organicznych i tak dalej. Tam to wszystko jest. Na przykład w reakcjach spalania. To wszystko, ta wiedza jest uniwersalna. No to jedziemy. Punkt pierwszy. Wypisujemy symbole pierwiastków w kolejności odwrotnej niż w nazwie. Czyli jeżeli macie tlenek sodu, to najpierw będzie, uwaga, symbol sodu, a potem symbol tlenu. Pamiętajcie, odwrotnie niż w nazwie, ok? Nad symbolami wpisujemy wartościowości. To nie jest obowiązkowe, żeby pisać te rzymskie cyfry, te wartościowości nad symbolami, ale warto to zrobić. Uwierzcie mi, że warto to zrobić, bo łatwiej wtedy ominąć błędy, które możecie zrobić, bo jesteście tacy pewni siebie, że to wszystko jest ok, to co wiecie, a się okazuje potem, że kurczę, gdybym napisał tą wartościowość, to bym wiedział, że na przykład tu jest na krzyż coś, tam dwójka i tak dalej. Piszcie to po prostu. To jest ułamek sekundy. Nie zestarzejecie się pisząc dwie albo trzy cyferki rzymskie nad pierwiastkiem.
Sprawdźcie wartościowość i napiszcie sobie nad nimi. Czyli pierwsza rzecz, odwrotnie niż czytamy i do góry piszemy wartościowości. Sprawdzamy, czy te wartościowości, które napiszecie do góry, można je skrócić. Nie? Bo czasami będzie taka sytuacja, że jeden pierwiastek będzie jednowartościowy, drugi trójwartościowy i nic się z tym nie da zrobić, nie da się skrócić. Ale na przykład może być taka sytuacja, że jeden pierwiastek będzie dwuwartościowy, a drugi czterowartościowy i te wartościowości można skrócić. I teraz wyniki skracania spisujemy na krzyż. To jest ważne. To nie jest tak, że wy skracacie wartościowości. Nagle czwórka zmienia się na dwójkę. To tak nie działa. Skracasz sobie w głowie i spisujesz na krzyż. Za chwilę to będzie wszystko na przykładach takich, które mam nadzieję lepiej do was trafią, takich rysowanych. Dobra? Czyli spisujemy je sobie na krzyż. Stąd się biorą te różne dwójki i tak dalej. Cyfry w dolnych narożnikach oznaczają liczbę atomów danego pierwiastka, a wartościowości, czy te rzymskie cyfry nad symbolami, liczby wiązań, jakie tworzą. Czyli jeszcze raz. Na dole na przykład H2O. Ta dwójka na dole oznacza, że są dwa atomy wodoru. Tak? Cyfry w dolnych, to się potem się dowiecie, że to się nazywa indeks stechiometryczny, ale to później będzie dzisiaj na lekcji. A wartościowości oznaczają, ile łapek coś ma. Czyli jeżeli nad tlenem narysujecie dwa, to okazuje się, tą rzymską cyferkę 2 napiszecie nad symbolem tlen, to okazuje się, że każdy tlen jest dwuwartościowy. Okay? Jeżeli nad wodorem napiszecie jedynkę, to okazuje się, że każde H jest jednowartościowe. No? Dobra, czyli ma jedną łapkę. Szóste. Tworząc nazwę, czyli jeżeli dostalibyście wzór chemiczny i macie go nazwać, to sprawdzacie, czy ten pierwiastek ma kilka wartościowości. Czyli wiecie dobrze, że jest tam tlenek, bromek, siarczek, to z tej ramki ważne zapamiętaj i nie szukacie tego nigdzie indziej, tylko tam w tej ramce ważne zapamiętaj. Na przykład, jeżeli będziecie mieli chlorek czegoś, to nad chlorem piszecie jedynkę, bo chlor w chlorkach jest jednowartościowy. Jeżeli będziecie mieli siarczek, to nad siarką dwójkę. I teraz uwaga, ten drugi pierwiastek, czyli na przykład, jeżeli jest chlorek wapnia, to wy szukacie tego wapnia w układzie okresowym, albo jeżeli to będzie tlenek żelaza 3, no to w tym przypadku nawet nie musicie szukać w układzie okresowym, bo zobaczcie, ta trójka będzie podana. Ale co w przypadku, kiedy to wy macie tę nazwę stworzyć? No to szukacie sobie tego jednego pierwiastka, nie tego, który należy do nazwy grupy, tlenki, bromki i tak dalej, tylko tego drugiego dodanego do tlenu, do bromu i do chloru na przykład. Szukacie go sobie w układzie okresowym, cyk, i sprawdzacie, ile on ma wartościowości. Jeżeli ma jedną, no to będzie na przykład bromek wapnia i tyle. Ale jeżeli ma kilka, na przykład miedź, zobaczcie, miedź może być jeden lub dwuwartościowa, jeden żelazo i miedź to są takie ulubione przypadki, przykłady dla chemików. Więc miejcie to na uwadze. Żelazo ma 2 i 3, takie dwie wartościowości, a miedź 1 i 2. No i wtedy, jeżeli miedź ma jeden lub dwa wartościowość, jeden lub dwa, to w nazwie, którą wy stworzycie, bo dostaliście ode mnie na przykład wzór sumaryczny, trzeba tą wartościowość podać, tą, którą ja wam zadałem, trzeba ją będzie odnaleźć. Jak? To zaraz wszystko się okaże. No to dobra. Wydaje ci się, że teraz znasz język chemików, nie? Niby że. Jeszcze to sobie trochę poćwiczymy. No bo bez ćwiczeń to na razie i tak nic nie zrozumieliście. Więc uwaga, przechodzimy sobie do ćwiczeń. I teraz jest ten moment, w którym jeżeli uważasz, że cokolwiek z life'a zrozumiałeś, czy też z tego odcinka, i chcesz to sobie przećwiczyć, to robisz sobie stop klatkę i przepisujesz sobie te przykłady na pustą kartkę i uzupełniasz je, znaczy wykonujesz je. I potem sprawdzasz sobie z kolejnym tutaj fragmentem naszego filmiku, czy wyszło ci dobrze. Tak się najlepiej chemii nauczysz, na własnych błędach. Musisz ogarnąć własny tok rozumowania. No dobra, a my zaczynamy w takim razie wracamy do tego, jak zapisać wzory sumaryczne i strukturalne takich oto substancji chemicznych, ok? Zobaczcie, pamiętacie pierwszą regułę? Wracamy sobie do tego. Wypisujemy symbole pierwiastków w kolejności odwrotnej niż w nazwie. Patrzcie, tlenek sodu, no to symbole odwrotnie. Najpierw sód jest i potem tlen, symbol tlenu. O, mamy punkt pierwszy, ok? Sprawdźmy punkt drugi. Nad symbolami wpisujemy wartościowości, ok? Czyli uwaga, nad symbolami. Była taka ramka, ważne zapamiętaj, ona jest, jeszcze raz ci pokażę. Zobacz, tutaj. I zobaczcie, tutaj jest zapisane, że tlen w tlenkach, a to jest akurat tlenek sodu, i siarka w siarczkach, gdyby to był siarczek też na przykład, sodu, są zawsze dwuwartościowe. Czyli wiem, że nad tlenem pisze się dwójkę, po prostu. Nie szukam tego nigdzie, to powinno być tutaj, w głowie. A wodór w wodorkach, fluor w fluorkach i tak dalej są jednowartościowe. To też sobie zapamiętajcie, naprawdę, nauczcie się tego, proszę was bardzo, bo inaczej bez tego to kaplica, nie? Kaplica. Czyli tak, nad tlenem wpisujemy rzymską dwójkę, oznaczającą, że tlen ma jest dwuwartościowy, ma dwie łapki. Teraz skąd mam wiedzieć, ilu wartościowy jest sód? No to potrzebuję układu okresowego pierwiastków. I uwaga, okazuje się, że sód jest jednowartościowy. Jest to zapisane tutaj. Lub, uwaga, gdyby nie było, to przypominam, że jeżeli pierwiastek leży w grupie pierwszej, lit, sód, potas i tak dalej, on po prostu jest jednowartościowy.
Wszystkie tutaj, gdybyście tego nie mieli. To jest taka podpowiedź, ok? Czyli nad sodem wpisuję sobie jedyneczkę. Ciach, jest. Teraz uwaga, to jest nasz punkt drugi naszej zasady. Teraz punkt trzeci. Sprawdzamy, czy można skrócić wartościowości, ok? Czyli te rzymskie cyferki, które teraz zapisaliście, czy można skrócić? No sprawdźmy to. 1 i 2, no moim zdaniem się nie da skrócić, ok? Czyli no nie da się skrócić. Uwaga, wyniki skracania, lub jeśli się nie dało skrócić, no to co wam zostało? Spisujemy, uwaga, na krzyż. Na krzyż to znaczy nie jedynkę tu, bo to nie tak, tylko na krzyż to znaczy to jest atom sodu jednowartościowy i ta jedynka powinna się pojawić tutaj z atomem tlenu. Jedynki nie piszemy, bo po co mam pisać O1, skoro już to, że napisałem O oznacza, że on jest 1. Pamiętacie chemicy to lenie? Dlatego te jedynki się nie pisze. Ale uwaga, dwójkę tutaj muszę zapisać, no bo z tego zapisu NaO nie wynika, że są dwa atomy sodu, więc ja muszę to zrobić w ten sposób, że tu dopisuję sobie dwójkę. OK? Jedynki nie piszemy, bo jest jeden atom tlenu. To, że napisałem O, to znaczy, że jest jeden atom tlenu. Dobra, teraz to jest wzór sumaryczny. Gotowy, koniec. Teraz wzór strukturalny. Jak zrobić? To też macie sobie tutaj. To będzie tu. Pamiętajcie, cyfry w dolnych narożnikach, te indeksy stechiometryczne, określają ilość atomów danego pierwiastka, a wartościowości, te, które napisaliśmy pierwiastkami, ile mają łapek. Ile dany atom ma łapek. Czyli zobaczcie. Ta cyfra oznacza, że mam dwa atomy sodu. Czyli piszę sobie jeden atom sodu i drugi atom sodu. A tlen jest jeden, bo nie ma tutaj żadnej cyfry. Teraz uwaga. Tlen jest dwuwartościowy. Co to oznacza? Że ma dwie łapki. Sód jest jednowartościowy. To znaczy, że każdy atom sodu ma jedną łapkę. No to chyba wiecie, jak to połączyć. Tak? I tak. I macie wzór strukturalny. Od tlenu odchodzą teraz dwie łapki, bo on ma dwie, a każdy sód ma jedną i się chwytają w ten sposób. Macie wzór sumaryczny i strukturalny. To co? Wiecie, o co chodzi? Kumacie bazę? Jedziemy dalej. Chlorek potasu. Znowu, jeżeli byście teraz, uwaga, czyli wypisujemy odwrotnie niż czytamy, tak? Czyli zobaczcie sobie, piszemy sobie najpierw potas, w kolejności odwrotnie niż czytamy. K, Cl. I teraz znowu mam zapisać te wartościowości. I znowu zapomnicie, a ja gwarantuję wam, że się tego nie uczycie, bo ja wiem, że się tego nie uczycie i nie wiecie o tym. O tym ważne zapamiętaj, nie wiecie, a macie wiedzieć. I oczywiście bierzecie sobie układ okresowy na cwaniaka, nie? I tam wiecie, nie? O, potas jeden, fajnie, kurczę, wiem, że jest jeden. No to wpisuję sobie nad potasem jedynkę. Tak, jest ten cwaniak, nie? Ciach, potas jedynkę, tarą. Aha, no to super. No to teraz szukam sobie chloru w układzie okresowym. Ciach, jadę sobie do tego chloru i teraz szukam. O, chlor jest tutaj. 1, 3, 5, 7. Ale który mam użyć? 1, 3, 5 czy 7? Proszę pana, który mam użyć? I znowu. Rameczka, ważne, zapamiętaj. Chlor w chlorkach. Przypominam, robimy chlorek potasu. Chlor w chlorkach jest jednowartościowy. Masz to umieć. I wtedy nie byłoby głupich pytań. Masz to umieć. Umieć. Wbijcie sobie to do głowy. I teraz, skoro już to wiesz, to nie masz pytań, bo wiesz, że chlor w chlorkach jest jednowartościowy. Taram. I nie szukasz tego w układzie kresowym. W układzie kresowym szukasz tylko tego pierwszego. Dobra, ile potrwa dzisiejszy live? Nie wiem. 3 dni? Nie, z godzinę, półtorej? Standardowo trzymam 1,5 godziny. Postaram się przyspieszyć, ale nie wiem, bo to jest ważny temat. To jest wzór sumaryczny, gotowy, KCL, bo zobaczcie, nic tutaj się z tym nie da zrobić, nie da się skrócić, więc spisujemy sobie to na krzyż. Nie ma co spisać na krzyż. Bo pamiętajcie, jedynka tutaj, ale jedynek się nie pisze, bo to, że napisałem CL oznacza, że jest jeden. Jedynka tutaj, też jedynki się nie pisze, bo to, że napisałem K oznacza, że jest jeden atom potasu. Teraz wzór strukturalny. Jeden atom potasu, jeden atom chloru. Potas jest jednowartościowy, chlor jest jednowartościowy, czyli każdy ma po jednej łapce. Poszło. No to jedziemy dalej. Siarczek ołowiu. Siarczek ołowiu 4. OK? Odwrotnie niż czytam. Czyli uwaga, najpierw, o brawo, PBS, ale to nie będzie do końca wzór. PB i siarka. OK? I teraz uwaga, znowu, piszemy wartościowości nad pierwiastkami. Zróbcie to zawsze. Siarczek ołowiu 4 i zobaczcie, teraz nawet nie musicie szukać. Nawet nie musicie szukać tego w układzie okresowym, bo wiecie tutaj, że chodzi o ołów czterowartościowy. Nie ma co tego szukać. Po prostu takie jest zadane. Czterowartościowy. Piszecie czwórkę. Teraz jaką cyfrę napisać nad siarką? Ramka ważna, zapamiętaj, a tam jest napisane. Tlen w tlenkach i siarka w siarczkach są zawsze dwuwartościowe. Ważne, zapamiętaj. Nie szukaj tego w układzie okresowym, bo znowu się okaże, że siarka, jak spojrzysz sobie w układ okresowy, okaże się, że siarka jest 2, 4 lub 6. I znowu nie będziesz wiedział. Dlatego uczysz się, że siarka w siarkach jest zawsze dwuwartościowa. I teraz uwaga, sprawdzasz, czy wartościowości można skrócić. 4 i 2. Mnie uczyli, że takie coś się skraca.
Więc uwaga, skracamy w głowie. Nie, że przekreślam, tak jak na matematyce, z czwórki robię dwójkę, bo ołów nadal jest czterowartościowy, on będzie miał cztery łapki. Nie możecie tego zmieniać. W głowie skracasz sobie i wyniki tego skracania spisujesz na krzyż. Czyli z czwórki robi się dwójka, którą piszę tutaj, a z dwójki zrobi mi się jedynka, której nie piszę tutaj. Proszę bardzo, tadam, wzór sumaryczny, siaczko ołowiu 4 już jest. Teraz zróbmy wzór strukturalny. Ta cyfra tu, czyli ukryta jedynka, informuje mnie o tym, że jest jeden ołów. To piszę sobie jeden atom ołowiu, cyk i cyk. A ta dwójka informuje mnie o tym, że są dwa atomy siarki. OK? I teraz pamiętacie wartościowości, nigdy ich nie skracacie. Skracanie robicie w głowie, żeby wpisać te wyniki. Czyli co teraz się okazuje, że ołów ma, jest czterowartościowy, ma cztery łapki, a siarka jest dwuwartościowa. Każda siarka ma dwie łapki, czyli uwaga, dwa wiązania. Jest dwuwartościowa. Jak to połączyć? Raz, dwa, raz, dwa. Magia! Ołów jest czterowartościowy, raz, dwa, trzy, cztery, a każda siarka, czyli nasze dwie siarki, są dwuwartościowe, raz, dwa, raz, dwa. Jedźmy do ostatniego przykładu. Bromek żelaza 3. Odwrotnie czytam, czyli Fe, Br, Br. Żelazo jest napisane, że jest trójwartościowe. No to piszę sobie na nim trójkę, nie muszę tego szukać w układzie okresowym. Brom w bromkach jest zawsze ilu? I tu powinno paść teraz jednowartościowe. Ciach, jest jedyneczka. I teraz zobaczcie, macie 3 nad żelazem, bo jest trójwartościowy, to wiem z nazwy, a brom w bromkach jest jednowartościowy, z ramki ważne zapamiętaj. Aha, brawo, Wiktoria. No i teraz mamy prostą sytuację. Nie idzie skrócić, 3, 1, więc spisuję na krzyż. Jedynki tu nie piszę, a trójkę piszę jak najbardziej. Co to zrobiliśmy teraz? Wzór sumaryczny, który pokazuje mi tylko ile i jakich atomów. A teraz zróbmy wzór strukturalny gdzieś tutaj. Jeden atom żelaza i uwaga, aż 3 atomy bromu. 1, 2 i 3. Dzięki za superkę. Znaczy, że się podoba? Dobra, i teraz mamy żelazo, które ma 3 łapki. Jest trójwartościowe, a każdy brom jest jednowartościowy. Ma jedną łapkę. No to jak to połączyć? No chyba wszyscy wiecie. 1, 2 i 3. Macie wzór strukturalny bromku żelaza. Mam nadzieję, że jak będziecie notowali sobie to, ćwiczyli na kartce, to to wam wyjdzie dokładnie tak samo. Bo ja raczej jestem przekonany, że zrobiłem to dobrze. Teraz trudniejsze przykłady. Z tym macie naprawdę większy problem. To znaczy napisz nazwę i wzór strukturalny. Teraz zobaczcie. Ja wam podaję na kartkówce na przykład, podaję wam taki wzór N2O5. I proszę was bardzo, żebyście napisali nazwę tej substancji. I pamiętajcie, że to się robi odwrotnie niż pisanie wzorów sumarycznych. Czyli czyli co? Czyli to nie będzie azotek tlenu, tylko uwaga, tlenek azotu. Ja w ogóle się ubrałem odświętnie dzisiaj, nie? Zobaczcie, mam krawat. Specjalnie dla panien, bo dzisiaj jest 8 marca. Dla panienek i pań, które to oglądają. N2O5. Tlenek azotu. Napiszmy to sobie, bo jak ja to zacznę pisać na tablecie, to nie ogarniecie w ogóle, co to jest. O. Tlenek azotu. OK? Tylko teraz pojawia się problem. Czy po azocie mam napisać cyfrę, czy jej nie mam napisać? Żeby to zrozumieć i żeby tego się dowiedzieć, to musicie znowu spojrzeć sobie w układ okresowy pierwiastków. Przypominam wam, że wtedy sprawdzacie sobie, czy ten drugi pierwiastek, czyli azotu coś tam, czy on ma kilka wartościowości. No to szukam. Azot jest tutaj. Może być 1, 3, 4 albo 5 wartościowy. 1, 3, 4 albo 5 wartościowy. Czyli ma kilka wartościowości. No to tutaj, uwaga, jaka wartościowość została przeze mnie użyta? Sprawdźmy to. Wiecie, ile jest wartościowy tlen w tlenkach? Powinniście wiedzieć. 2, OK? No to teraz uwaga, jaka wartościowość tutaj nad azotem będzie pasowała, tylko jedna będzie pasowała, żeby zrobić taki wzór sumaryczny. Pamiętajcie, że było chyba 1, 3, 4 i 5 takiej wartościowości azotu, no to z tych wartościowości jedyna, która pasuje, to jest 5. Dlaczego? Bo zobaczcie, dwójka i piątka się nie skracają, dwójkę spisuję na krzyż, piątkę tutaj. Czyli uwaga, wiem, że moja substancja nazywa się tlenek azotu 5. Pamiętajcie, rzymskie cyfry wpisujemy, nie? Taka jest nazwa. A jeszcze miał być wzór strukturalny. No to rysujemy. On trochę będzie większy niż te poprzednie, bo patrzcie, mam dwa azoty do napisania. Zobaczcie, dwa atomy azotu. 1 i 2. I 5 atomów tlenu. 1, 2, 3, 4, 5. Każdy tlen jest dwuwartościowy, czyli ma po dwie łapki. A każdy azot jest aż pięciowartościowy.
Myśl logicznie, jak to zrobić. Nigdy wartościowości, znaczy te wiązania nie mogą się na siebie nakładać, więc nie możecie robić jakiś tam pajęczynek z tego. Czyli zobaczcie, tlen jest dwuwartościowy, no to leci. Raz, dwa. Już jest zajęty, ten już nas nie interesuje. Azot miał 5 wartościowości, 2 użyłem, zostały mu 3. Kolejne użyłem, kolejny tlen wykorzystałem, azot ma 5 wartościowości, użyłem 4. Zostało 1. Leci tutaj. Ten azot teraz już jest całkowicie użyty. Ten tlen ma 2 wartościowości, 1 użyłem, no to została mu 2. Leci tutaj. No i w tym momencie jak azot miał 5 wartościowości, użyłem 1, zostały mu 4, to do tego tlenu piszę 2 i do tego tlenu pozostałe 2. Dobra, pasuje. Tak, jeden tlen do 2 azotów, zgadza się, ten środkowy. Macie to. Teraz siarczek potasu zróbmy. Jezus Maria, dobra, siarczek potasu, tak ta substancja będzie się nazywała. Znowu proponuję, żebyście sobie pisali wartościowości. Zobaczcie, siarka jest dwuwartościowa, siarka w siarczkach. Potas, szukamy sobie potasu w układzie okresowym. Ale przełącz się. To układ okresowy, gdzie jesteś? Muszę go sobie chyba obniżyć, wiecie, bo za dużo go przerzucam. Jest. Potas. Potas jest jednowartościowy, widzicie? Czyli nad potasem wpisuję sobie wartościowość 1. To nie jest punktowane, ale to warto sobie zapisać. Potem to Wam się przyda do wzoru strukturalnego. Jak to się nazywa ta substancja? Substancja nazywa się bardzo prosto. Jeżeli na drugim miejscu jest siarka, to znaczy, że to jest siarczek. Jeżeli na drugim miejscu jest tlen, to jest tlenek i tak dalej, więc to będzie siarczek potasu. I nie będzie żadnej cyfry ze względu na to, że potas ma tylko jedną wartościowość wynoszącą 1. Zapamiętajcie sobie, wtedy nie pisze się cyferki. Jeżeli coś ma jedną wartościowość, nie ma wyboru, to się tej cyfry nie pisze. Mamy już teraz gotową nazwę. I teraz wzór strukturalny. Wygląda następująco. Mamy 2 atomy potasu, no bo tu jest 2. Ona, ten indeks stechiometryczny informuje nas o tym, ile jest atomów. I 1 atom siarki. OK? I teraz potas każdy jest jednowartościowy, a siarka ma 2 wartościowości. Jest dwuwartościowa, przepraszam. Jest dwuwartościowa, czyli tak to wygląda. Easy, easy. Jedźmy dalej. Sól kuchenna, chlorek sodu, moi drodzy. Dlaczego tak to się będzie nazywało? No bo na drugim miejscu jest chlor, czyli wtedy tworzą grupę związków, które nazywamy chlorki, czyli chlorek. No i Na to jest, mam nadzieję, że wiecie, że to jest sód, sodu. I sód leży w grupie pierwszej, potas, lit i tak dalej. Czyli wszystkie te pierwiastki tam są tylko jednowartościowe, więc jak się tego nauczycie, to po prostu będziecie to z automatu używali, że chlorek sodu po prostu i tyle. I czyli żadnej cyfry się nie pisze. Chlorek sodu. Bo sód ma tylko jedną wartościowość wynoszącą 1. Ale napiszmy sobie te wartościowości, tak jak Was prosiłem, żeby tak widzieć to, bo to warto napisać sobie. Chlor w chlorkach, z ramki ważne, zapamiętaj. Napiszmy to ładniej. Jeden tlen do 2 azotów. A, dobra, oliwę to już było. Tak, Arek, można. I sód jest jednowartościowy. Czyli mamy sobie w ten sposób. Jeden atom sodu jest, ma jedną łapkę, chlor też ma jedną łapkę i macie wzór strukturalny. Jedziemy, ostatni przykład. Uwaga, nazwa grupy związków bierze się od drugiego pierwiastka. To były tlenki, siarczki, chlorki, no to też będzie tlenek. To też będzie tlenek. Ale czego? Miedzi. Tlenek, miedzi. I ci sprytni pamiętają, że mówiłem, że są dwa takie ulubione przykłady nauczycieli, to jest żelazo i miedź. I to są przykłady, które mają kilka wartościowości, takie pierwiastki, które mają kilka wartościowości. Sprawdźmy to, bo za każdym razem powinniście to sprawdzić. Naprawdę, to jest dobry nawyk. Szukacie sobie miedzi w tej tabeli, na przykład w układzie okresowym albo w czymś innym, co dostaniecie, mam nadzieję, na kartkówce. I okazuje się, że miedź może być jeden lub dwu. Jeden lub dwuwartościowa. To znaczy, że na pewno w nazwie musi się pojawić cyfra tutaj. Tylko pytanie, jaka? Żeby określić, jaka cyfra, to trzeba najpierw sobie spojrzeć na wzór sumaryczny, który dostaliście od nauczyciela. Oj, co mi się tutaj... No way. Czekajcie, bo coś ruszyłem i wiecie co? No dobra. Jedziemy w takim razie tutaj. Tlen w tlenkach jest dwuwartościowy. No to w takim razie jaka cyfra pasuje nad miedzią? Oczywiście, żeby wyszedł taki wzór, jeżeli bym napisał, że miedź jest dwuwartościowa, to by wartościowości się skróciły. No i nic bym nie napisał. A teraz jest tutaj dwójka. Skąd się wzięła? Z tego, że uwaga, użyłem miedzi jednowartościowej. Jedynki tutaj nie piszę, a dwójka pojawia się tutaj na krzyż. I tlenek miedzi jest, tak jest, Wiktoria, tlenek miedzi 1. To jest nasz wzór, nasza nazwa. No i teraz wzór strukturalny.
to jest Cu, dwie sztuki, dwa atomy miedzi, bo tu jest dwójka, jeden atom tlenu i tlen jest dwuwartościowy, każda miedź jest jednowartościowa. Tadam. Dobra, jedźmy dalej. Czy wszyscy zrozumieli? Mam nadzieję. Coś mi się tu przesunęło. No, następne już są ok. Dobra, dobra, dobra. No, to zobacz. Za tobą już wiesz, co to są wartościowości, wiesz, gdzie się ich szuka, wiesz już kilka takich, tam były 6 punktów, warto je wiedzieć, warto sobie to robić, w jaki sposób napisać wzory sumaryczne i strukturalne różnych substancji chemicznych, no to znaczy, że zrozumiałeś, mam nadzieję, czyli jesteś zwycięzcą. A jeśli nadal nie kumasz bazy, to przewijaj, odtwarzaj, stop klatkuj i ćwicz, i ćwicz, i ćwicz, i ćwicz. I jedziemy dalej. Easy. Wiadomo, że easy. Dzięki, Arek. No, ale teraz uwaga. Okazuje się, że chemicznie część z was jest analfabetami, bo nie umiecie czytać. Bo większość z was, zresztą ja też tak czasami skrótowo piszę, różne zapisy chemiczne zapisujemy, czytamy jako 2H, H2O i tak dalej. A profesjonalnie powinno się to pisać, czytać z użyciem słów atom i cząsteczka. I często macie z tym problem. Nie rozróżniacie różnicy między atomem i cząsteczką, więc uwaga, krótko o tym, jak czytać zapisy substancji chemicznych, zapisy wzorów chemicznych. Zobaczcie, mamy sobie, uwaga, ja tu skorzystam z moich modeli, które mam nadzieję, że znajdę. Będziemy bawić się kulkami. Są kulki, yes, of course. Słuchajcie, przełączę się, dawno się nie widzieliśmy z bliska. Haha. Uwaga, tworzymy cząsteczkę wodoru, ok? Pamiętacie z ostatniego odcinka, jak opowiadałem wam o tym, że pewne atomy łączą się ze sobą w celu obniżenia energii za pomocą wiązań chemicznych, kowalencyjne spolaryzowane, ionowe. Wodór jest taką cząsteczką, takim pierwiastkiem, który ma jeden elektron, chce się połączyć z drugim, żeby mieć dublet elektronowy, żeby obniżyć swoją energię. Czyli jeżeli zobaczycie coś takiego, to nie możecie tego nazwać atom. No jak można takie coś nazwać atom? To nie jest atom, to co trzymam teraz w ręce, nie? To byłby atom wodoru. OK, to jest atom wodoru, ale taki on nie istnieje w przyrodzie, bo za każdym razem, kiedy będzie chciał się z czymś połączyć, to będzie tworzył cząsteczkę, bo będzie chciał być stabilny, czyli będzie chciał obniżyć swoją energię. I coś takiego czytam jako jedna cząsteczka wodoru. Teraz uwaga, bo one są połączone ze sobą. Teraz gdybym miał taki zapis, czyli to jest ten zapis H2, to jest H2, już dosyć się na mnie napatrzyliście, to jest ten zapis tutaj H2, OK, jedna cząsteczka wodoru. Ale gdybym miał dwie kuleczki wodoru, dwa atomy wodoru, niepołączone ze sobą, no to są atomy, ok? Najprostsza z możliwych struktur chemicznych, atom. I to, przeczytam wtedy taki zapis 2H, ten tutaj, jako dwa atomy wodoru. I teraz, jeżeli będzie zapis 3H2, teraz mnie to trochę zajmie, więc napiszcie, co tam u was. O, ostrość kamerka straciła. Muszę podczepiać moje inne modele. Wybaczcie. To zrobimy. To zrobimy. Co tam? Jak najbardziej, bardzo ciekawe. No dzięki, Arek. Udostępniajcie, puśćcie to ludziom, że leci sobie coś takiego, że możemy ze sobą dyskutować na tym live'ie. No nie planuję na razie grać. Łatwe to. No wiadomo, że Wiktoria, że to jest łatwe. Chemia ogólnie jest łatwa. Tylko po prostu trzeba to sobie w głowie poukładać, nie? I wtedy jest easy. Dobra. Pobawiłem się moimi chemicznymi Lego. I teraz uwaga, zobaczcie ten zapis. 3H2, to znaczy, że mam jedną cząsteczkę wodoru, ciach, drugą cząsteczkę wodoru, ciach. Tak, widać to, czy nie widać? Chyba nie widać. A to zróbmy tak. Raz, dwa i trzy. 3H2, tak wygląda 3H2, trzy cząsteczki wodoru. I tego nie można przeczytać jako atomy, ale uwaga, gdybym wam zadał pytanie, 3H2, że to są trzy cząsteczki wodoru, tak to się czyta, i zadam wam pytanie, ok, trzy cząsteczki, z ilu atomów się one składają? To ile widzicie tutaj atomów? 6. Jak to łatwo policzyć? Pomnożyć dużą cyfrę, tak zwany współczynnik stoichiometryczny, razy małą cyfrę, razy indeks stoichiometryczny. I wtedy macie 3 razy 2, okazuje się, że jest 6 atomów wodoru. To był prosty przykład. Teraz zobaczcie, przeanalizujmy sobie kolejny. Cząsteczka wody. Tadam. Nie nazywać mi czegoś takiego atom, ok? To nie jest atom, to już jest coś bardziej skomplikowanego. Pamiętacie, co to jest atom? To jest atom. A to jest już cząsteczka. Czyli gdybym wam zadał pytanie, ile? Fajnie, Arek, to na H i to na H. Nieważne, to na C, a tam to na samo H. Spoko, chemia, historia, to prawie to samo. Pamiętaj, nie byłoby historii bez chemii. Więc mamy jedną cząsteczkę wody w ręce, teraz trzymam, jedno H2O, która składa się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. Ale gdyby była z przodu czwórka,
już mi się nie chce składać, wybaczcie, to mamy 4 cząsteczki wody, tak to się przeczyta, a tak to będziemy czytać. I gdy wam zadam wam pytanie, jaki jest skład tych 4 cząsteczek, no to odpowiedź brzmi, w których skład wchodzą 8 atomów wodoru. Skąd wiem, że 8? Pamiętacie, duża razy mała, 4 razy 2 i 4 atomy tlenu. Tu jest jedynka ukryta, przed chwilą wam o tym tłumaczyłem, więc 4 razy 1, więc mamy 4 atomy tlenu. To są 4 cząsteczki wody. Tak byście sobie wyobrazili, że trzymam 4 takie rzeczy ze sobą. Raz, dwa, trzy, 4. No to wiadomo, że kulek czerwonych będzie 4, czyli 4 atomy, a białych kulek będzie 8, czyli 8 atomów wodoru. I na dole mamy 2 cząsteczki tlenku glinu, tak ta substancja się nazywa, tlenek glinu. Dwójka z przodu informuje nas o tym, że są 2 cząsteczki i w których skład wchodzą 2 razy 2, czyli 4 atomy glinu i 2 razy 3, 6 atomów tlenu. No tak, łacina to nie na H. To nie moja wina, Hania, że musisz się uczyć łaciny. Dobra, umiecie czytać po chemicznemu? Umiecie. Sprawdzimy to potem. No dobra, teraz lajtowy temacik. Matematyczny, ale lajtowy. Słuchajcie, prawo stałości składu związku chemicznego. Ja na lekcjach zawsze tłumaczę to na przykładzie roweru. Bo to jest taki... W ogóle fajnie sobie chemię przełożyć na takie proste przykłady. Po co sobie komplikować... Po co komplikować sobie życie? Więc zobaczcie, standardowy rower. To są 2 koła i 1 rama do roweru. Pod słowem rama uznajemy całą resztę. Czyli w sytuacji, w której, uwaga, dostalibyście mega okazję na OLX-ie kupić 100 kół do roweru, taki deal byście zrobili, ale nagle okazuje się, że jest jakiś kryzys na rynku rowerowym i przeszukaliście cały internet i kupiliście tylko 2 ramy. To tak naprawdę ile kół kupiście za dużo, to się okazuje wtedy problem, nie? Macie o 96 kół za dużo, bo wykorzystaliście za pomocą 2 ram, wykorzystaliście tylko 2, zrobiliście tylko 2 rowery, więc po co wam było tak dużo tych kół do roweru? Jakie to ma przełożenie na cząsteczki? Tak samo, jeżeli macie cząsteczkę wody, to żeby powstała cząsteczka wody, potrzeba 2 atomów wodoru i 1 atomu tlenu. Nie więcej, ani nie mniej. A skąd wiadomo, kiedy są atomy, kiedy cząsteczki? To ja, Wiktor, pisałem już, opowiadałem o tym, że trzeba sobie zwizualizować prostotę związków, znaczy prostotę struktur chemicznych. To jest atom, nie ma prostszej cząstki. To są 2 atomy, luźno obok siebie. A teraz, jak ja je połączę ze sobą, to nie mogę tego nazwać atomem, bo to już jest cząsteczka. Coś bardziej skomplikowanego niż atom. Mam nadzieję, że Wiktor skumasz. Te koła można chyba sobie sprzedać. No tak, ale jak nie ma ram, to wtedy nie masz z czym sprzedawać tego, do kogo sprzedać, bo może będą inni cwaniacy więksi niż ty, którzy sprawdzili, że ram nie ma, bo jest kryzys na rynku. I teraz chodzi mi o to, że jeżeli będziesz miał na przykład, strzelam, wagon węgla, ale tylko butelkę tlenu, strzelam, że w powietrzu nie ma tlenu, tak? To nie spalisz tego wagonu węgla, bo nagle się okazuje, że za mało masz tlenu, żeby reakcja chemiczna zaszła. Więc jest pewne prawo, nazywa się prawo stałości składu związku chemicznego, które mówi, że skład związku chemicznego jest stały i charakterystyczny dla danego związku. Tak samo jak rower. Standardowy rower to 2 koła i 1 rama. Tak jest, bo cząsteczki składają się z atomów. OK, to teraz słuchajcie, jak to się przekłada na zdjęcia, znaczy na zadania. Treść najpierw prawa, to jest to, co mówiłem, stosunek, teraz będzie... o matematyce trochę. Stosunek dzielenia mas pierwiastków w każdym związku chemicznym jest stały i charakterystyczny. Stosunek, czyli dzielenie, nie? Mas. Skąd biorę masy? Oczywiście z układu okresowego i w tym akurat układzie okresowym tych mas nie ma. No nic to. Ale na całe szczęście kilka mas znam. Więc zadanie. Oblicz, w jakim stosunku masowym są połączone ze sobą pierwiastki chemiczne w tlenku węgla 4. Polecam najpierw napisać sobie oczywiście wzór tlenku węgla 4. No bo jak możecie to zrobić w zadanie bez znajomości wzoru chemicznego substancji, o której mowa. Tlenek węgla 4 niby znacie na pamięć, ale udowodnijmy sobie, że znacie go dobrze. Przed chwilą było, odwrotnie jeszcze czytam, czyli najpierw węgiel, potem tlen. Tlen w tlenkach jest dwuwartościowy, węgiel jest zapisany tutaj, że jest czterowartościowy. Wartościowości mogę ze sobą skrócić, więc z czwórki robi mi się dwójka, którą spisuję na krzyż, a z dwójki robi mi się jedynkę, której tutaj nie piszę. Tak jest. Tak, Arek, tlen ma 16 unitów, bardzo dobrze, a węgiel ma 12, ale to za chwilę nam się przyda. Czyli to jest nasz wzór tlenku węgla 4 i niektórzy mówią na to dwutlenku węgla. I teraz jak obliczyć takie zadanie? Skoro stosunek, to znaczy, że musimy podzielić masę jednego pierwiastka, ile to jest atomów węgla? 1, czyli 1 razy masa węgla, z układu okresowego tego szukacie, to są te unity, zaokrąglacie do najbliższych całości, przez 2 razy masę tlenu, ok? I podstawiamy. Zamiast słowa MC podstawiam 12 unitów, zamiast MO, czyli masy tlenu, podstawiam jego masę, czyli 16 unitów. Wychodzi
12, bo unity się skrócą, nie? Wychodzi 12 przez 32. No i skracamy to, to jest 6 przez 16, to jest 3 do 8. Bardziej się skrócić nie da. I w takim ułamku 3 do 8 lub w ułamku 3 do 8 to jest odpowiedź. To jest stosunek mas, czyli uwaga, to znaczy, że 3 porcje węgla i 8 porcji tlenu ze sobą reaguje. Najprostszy przykład. Wyobraźcie sobie tak, że jeżeli będę miał 3 gramy węgla, to żeby zaszła reakcja z tlenem, potrzebuję 8 gramów tlenu, żeby otrzymać tlenek węgla 4, po prostu. Jeżeli wezmę 10 gramów tlenu, to 2 zostaną na górkę. To tak jak z tymi rowerami i kołami do roweru, zwiększy się za dużo. No wiadomo, że tlen jest wszędzie dookoła nas, więc to jest inny przykład, ale tak o to chodzi. Jeżeli będziecie mieli na przykład, uwaga, 4 gramy tlenu tylko i wyłącznie, to reakcja nie zajdzie z 3 gramami węgla, tylko z połową, bo skoro macie połowę tego, co tu obliczyliście tlenu, no to będziecie potrzebowali połowę węgla, żeby reakcja zaszła, czyli 1,5 grama. I tak to się w chemii stosuje, żeby nie marnować właśnie odczynników, żeby wiedzieć na wagę, ile tego użyć, na wadze, ile tego użyć, żeby wyszło wam dobrze. I żebyście nie brali za dużo substancji. Teraz drugi rodzaj zadań, trochę trudniejszy. Przed chwilą liczyliśmy stosunek mas, czyli dzielenie. Masa jednego do masy drugiego. Teraz będziemy obliczać skład procentowy, tak zwany procent masowy. Pierwiastków też w tym tlenku węgla 4. Mogą być zupełnie inne przykłady, ale akurat wziąłem sobie tlenek węgla 4. Znowu, piszemy sobie jego wzór, CO2. Już nie musimy tego udowadniać, że taki jest. I teraz uwaga, żeby policzyć, jaki to ma związek chemiczny? Co? Jaki to związek? Można ustalić, mając ten stosunek 3 do 8, jaki to związek chemiczny? Tak, można. Jeżeli mi jest powiedziane, że węgiel z tlenem reaguje w stosunku 3 do 8, no to pewnie, że tak. Znasz masy i sobie podstawiasz, że musisz się cofnąć do mas z układu okresowego. To się da zrobić spokojnie. I teraz mamy inną sytuację. Czyli macie obliczyć, ile w całej cząsteczce zajmuje węgiel, ile masowo to jest procent węgla, ile masowo to jest procent tlenu. Żeby to obliczyć, potrzebujecie masę całej cząsteczki, czyli tego naszego tortu. Żeby to policzyć, to wystarczy masy do siebie dodać. Te stosunki są charakterystyczne tak. Znaczy być może jest jakiś inny związek chemiczny w stosunku 3 do 8, ale tak, w przypadku dwutlenku węgla będzie to stosunek 3 do 8 zawsze. Masa węgla, jedna, bo jeden razy, o czekajcie, zrobimy tak, cyk, no, nie chcę tak. Ciach, tu zapomniałem coś jeszcze napisać, wiecie, żeby tak się trzymać już takiego, czyli tak, jest jeden atom węgla, czyli jeden razy masa atomu węgla, plus mamy dwa atomy tlenu, dwa razy masa atomów tlenu. Może mieć. Tak, no to już matematyka, nie? Bo to zależy, jak się cyferki, Wiktoria, ułożą. Mogą mieć inne substancje chemiczne taki stosunek. O, ktoś już wyliczył, Marta, brawo ty. 1 razy 12 unitów plus 2 razy 16 unitów, czyli liczymy teraz całą cząsteczkę, unity, równa się 12 plus 32 równa się 44 unity. I to jest masa całej cząsteczki. Czyli uwaga, 100%. I teraz chciałbym obliczyć na przykład masę węgla. Ile, znaczy procent węgla. Wiem, że węgiel jest 1 w naszej cząsteczce, czyli wiem, że ten jeden węgiel w cząsteczce waży 12 unitów. To w tym miejscu podpisuję 12 unitów i wtedy obliczam sobie x procent węgla. No i to już jest prosta matma, nie? Te proporcje x procent węgla, cyfry naprzeciwko siebie mnożę, czyli 12 unitów razy 100% przez 44 unity. I to mogę sobie elegancko jakoś tam poskracać. 50, 22. Znowu mogę skrócić. 11, 25. I wychodzi mi 12 razy 25 i wybaczcie mi, ale jestem zmęczony i mi się nie chce tego liczyć. A wy musicie liczyć. To czekajcie, bo gdzieś mi ostrość uciekła. Jestem? Jestem. Więc ja sobie zrobię tak. Dalej. Czyli 12 razy 25. Sprawdzajcie mnie, czy gdzieś się nie pomyliłem, bo naprawdę już kurczę, nie chce mi się po całym dniu dzisiaj prowadzenia lekcji, mogę się gdzieś naprawdę walnąć. Tak w prostej matematyce, żeby siary nie było. 27,3. Można sobie zaokrąglić do najbliższej całości. 27,3% węgla. Teraz jak obliczyć... dzięki Paulina. Jak obliczyć zawartość procentową tlenu?
wystarczy, skoro cała cząsteczka to jest 100%, to od 100% odejmuję to, co obliczyłem przed chwilą z węgla, no bo węgiel jest drugim atomem, czyli minus 27,3% równa się 78,7. Jezus Maria. Wybaczcie, ale naprawdę już teraz nie... naprawdę skorzystam sobie z kalkulatora. Mój mózg 72,7. No dobra. 72,7% tlen. Nie to, że nie umiem mnożyć, ale uwierzcie mi, kurde, dzisiaj już coś wolno myślę. Nie ogarniasz, Zuza, tych procentowych, tak? Zawartości procentowych. Dzięki, Wiktoria, tak, 72,7. Czyli odpowiedź. Pamiętajcie, żeby w takich zadaniach potem pisać odpowiedzi i albo sobie oznaczać węgiel i tlen, bo jeżeli mi zaznaczycie cyferkę 27,3%, no to nauczyciel może, ja na przykład tak robię, przekreślić, bo w sumie nie wiadomo, o co chodzi, o co napisałeś cyfry i co, czego, odpowiedź potem ładną napisz. Czyli Zuza, jeszcze raz dla ciebie, o co chodzi z tym składem procentowym, to nie jest stężenie procentowe, stężenie procentowe będzie w następnym odcinku. Skład procentowy. Najpierw masz jakąś cząsteczkę, na przykład tlenek węgla 4, załóżmy, to mogą być inne przykłady. Musisz obliczyć, ile ona waży w całości, czyli wszystkie masy z układu okresowego. To nie jest tak, że ty masz je znać na pamięć. Masz w układzie okresowym, masa węgla to 12, masa tlenu 16. Prosta matma. Liczysz, dodajesz, wychodzi ci 44 unity. To jest masa całej cząsteczki. To jest 100%. I teraz uwaga, 12 unitów to jest x%. Dlaczego 12 unitów? Bo teraz chcę obliczyć węgiel. Czyli akurat w tej cząsteczce węgiel waży 1 razy 12, bo jest 1 atom, czyli 12 unitów, to masz x% węgla. Matma teraz już jest, proporcja. 12 razy 100 przez 44 wyszło 27,3% węgla w tej cząsteczce, dwutlenku węgla, masowo, procent masowy. No a tlen odejmujemy od 100 27,3, czyli to jest zawartość węgla i macie zawartość procentową tlenu. Po prostu. Easy. Mam nadzieję, że trochę wyjaśniłem. To jest prawo stałości składu związku chemicznego. No, a tutaj macie znowu zadanko na stop klatkę. OK? No, stop klatka i liczysz sobie te zadania. Spoko, Zuza, nie ma sprawy. Easy, wiadomo, że easy. Ja zrobię jeden przykład, bo trochę czas nas nagli, bo znowu się jak zwykle rozgadałem. Więc oblicz, w jakim stosunku masowym są połączone ze sobą pierwiastki chemiczne w siarczku sodu. Czyli zrobimy sobie siarczek sodu teraz. NaS, siarka w siarczkach dwuwartościowa, sód jest jednowartościowy, spisuję na krzyż, mam wzór siarczku sodu w taki. Teraz mam obliczyć stosunek mas, czyli mam dwa razy masę sodu, czyli dwa razy masę Na, no bo tu jest dwójka, tak, czyli mam dwa atomy sodu, przez jeden atom siarki, czyli jeden razy masa siarki. I teraz z układu okresowego sód waży, nie będziesz tego widział, czy też widziała, ale sprawdź sobie to w układzie okresowym. Sód waży 23, tu jest, tu, o, 23 unity w zaokrągleniu. Tak, Paulina, sam wymyśliłem. Mam nadzieję, że pomoże wszystkim, bo chemia jest prosta, tylko po prostu czasami brakuje wam trafić do waszej głowy łatwym językiem, prostym. A czasami brakuje wam chęci i siły na lekcjach, żeby to zrozumieć. W związku z tym po to są takie streamy, że możesz sobie odpalić, kiedy chcesz i ogarnąć, kiedy ty chcesz, a nie kiedy nauczyciel ci każe teraz, myśl i kumaj. Macie być teraz wszyscy przygotowani do lekcji. Zaskoczcie swoich nauczycieli. Pokażcie im, kto tu rządzi. Szczególnie mnie zaskoczcie. Zróbcie to fajnie, po prostu. Szanuję. Dzięki, Arek. Miło to słyszeć, bo ja to trochę wiem, a robię to dla was, dla tych, którzy mają ten problem. Dobra, ale wracamy do tematu. Dwa razy, jak to było? 23 unity. Dwa razy 23 unity. Taka jest masa sodu na dwa atomy. Dzielone przez 1 razy 32 unity, czyli masa, masa siarki. Też z układu okresowego ją wziąłem, nie z głowy. Czyli 46 unitów przez 32 unity. Skracamy sobie, cyk. No nie da rady, nie da rady, Wiktoria. Tak będą, Dominika właśnie zaraz będą pod tym równanie reakcji. Ale to sobie skrócimy, 46 przez 32 to jest 23 i 16. I koniec, i nie da się skrócić więcej, więc wynik nasz to jest 23 do 16. Taki macie stosunek mas pierwiastków. 23 porcje sodu na 16 porcji siarki. Gdybyście tworzyli kiedyś siarczek sodu, żeby go zrobić. Wybaczcie za pismo, ale no tak jest na tym tablecie, że trochę nie widać. Właśnie jest przymusu i to się ceni. Nieźle, nieźle. Polecam znajomym. Tak, polecajcie. Tylko szkoda, że tak mało to osób dogląda. Nie. Dlatego mówcie, że to jest, Oliwia. Przecież kurczę, no niech to ludzie oglądają. Ilu w waszych klasach ma problem z chemią? Założę się, że nie dwie osoby.
Więc bierzcie i korzystajcie. Teraz oblicz zadanie, już tego podpunktu B nie będę robił, dobra? Oblicz zadanie skład procentowy tlenku magnezu, czyli robimy sobie tlenek magnezu MgO, tlen jest dwuwartościowy, magnez jest dwuwartościowy. Liczę masę tej substancji, to jest 1 razy masa magnezu z układu okresowego plus 1 razy masa tlenu z układu okresowego równa się 24, tak, 24, 1 razy 24 unity, bo tyle waży magnez, plus, no właśnie, 3/4, to jest standard, nie? No to powiedz im, że jest pan Belfer i niech biorą, kurczę, i niech korzystają. 7, no właśnie, no 70, znam to, też ich uczę, takich właśnie gimbusów jak ta wasza ekipa tam. 1 razy 16 unitów równa się. I to dodajemy do siebie, 24 plus 16, ile to jest? 40 chyba, żebym się nie wam, tak, 40 unitów. No i teraz właśnie, czyli nasza cała cząsteczka to jest 40 unitów, to jest 100%, a na przykład magnez w tej cząsteczce waży, uwaga, 24, czyli 24 unity to jest x% magnezu. Jak wygląda proporcja? x% magnezu równa się 24 unity razy 100% przez 40 unitów, proporcja zwykła. No brawo, Oliwia. Fajnie, to tym bardziej cieszę się, że jesteś tutaj ze mną, skoro ogarniasz. No znowu coś kliknąłem. Co ja tu robię, że tak się przesuwa? No nieważne. Wybaczcie, ale nie chcę mi się teraz skracać, bo to za dużo czasu nas zajmuje. Czyli mamy tak. 2400 przez 40, czyli 60%. No dzisiaj już moja mózgownica tak nie działa sprawnie, jak zazwyczaj. 60% masowych magnezu. To ile będzie procent tlenu? x% O tlenu to jest wszystko, co miałem, czyli 100%, minus to, co zajmuje magnez, czyli minus te 60%, równa się 40%. Widzicie? O, dobrze pamiętam. Uwaga, uwaga, przesuwam się do góry. Uda się? Jezus Maria. Tutaj jest myszka. Jestem do góry. Dobra. 40, gdzie jest tu? Tu jest 40% masowych tlenu. Dobra, obliczyliśmy to. Jakbyście chcieli sobie sprawdzić, to możecie sobie to sprawdzić gdzieś tam w domu, żeby jechać dalej. A teraz przechodzimy sobie faktycznie do tego, co jest najważniejsze. Prawo stałości za nami, a teraz jedziemy sobie z tym, z czym naprawdę macie problemy, czyli z równaniami reakcji chemicznych. Znowu się tutaj trochę przykleję do boczku. Gotowi? No to gotowi. Jesteście tam jeszcze? Bez urazy, ale matma łatwiejsza. No, nie mówię, że nie. Jedziemy. Słuchajcie, wielu z was ma problem z tym, żeby napisać dobrze równanie reakcji chemicznej. Nie wiecie, o co chodzi w tym uzupełnianiu itd., itd. Więc pan Belfer wam teraz właśnie to wyjaśni. Raz, a dobrze, mam nadzieję, żeby wam to nie uciekło. No wiadomo, Hania, miałaś dobrego nauczyciela gimnazjum. Podstawowa teoria, czyli co to w ogóle jest równanie reakcji chemicznej? To jest zapis przebiegu reakcji za pomocą symboli chemicznych pierwiastków wzorów związków chemicznych. Czyli to, co dzieje się w probówce, zlewce czy cokolwiek innego, chemik powinien umieć napisać na kartce papieru. I to powinno mieć sens. Czyli zgadzać się z rzeczywistością, z przyrodą. Teraz tak. Współczynnik stechiometryczny, duża cyfra, to jest liczba atomów pierwiastka chemicznego albo cząstek związku chemicznego. Muszą być tak dobrane, aby liczba atomów poszczególnych pierwiastków chemicznych po obu stronach równania była taka sama. Okay? To jest współczynnik stechiometryczny, to jest duża cyfra. Muszą być tak dobrane, żeby wyrównać lewą i prawą stronę równania. Indeks stechiometryczny to jest mała cyfra, liczba wskazująca na liczbę atomów pierwiastka chemicznego w cząsteczce. Czyli zobaczcie, ja specjalnie nawet wam zamieniłem kolorami. Zielony kolor oznacza współczynnik stechiometryczny, czyli te duże cyfry, a niebieski kolor oznacza indeks stechiometryczny, dobra? To są te cyfry. Tu są też ukryte jedynki. Tu też jest ukryta jedynka jako współczynnik stechiometryczny, a tu mała jedynka jako tu współczynnik stechiometryczny duży 1 ukryty, a tu mała jedynka jako indeks stechiometryczny, tylko tego nie widać. Dobra? To jest teoria. Ważna rzecz, bez której sobie nie poradzicie. Znowu, tak samo jak tam było ważne zapamiętaj, ta ramka też jest drugą rzeczą ważne zapamiętaj. Jeżeli w reakcji chemicznej jest słowo wodór, tlen, azot i tak dalej, to wy musicie wpisywać nie symbol H, nie symbol N, bo mówiłem wam w ostatnim odcinku, że są pewne pierwiastki, które po prostu, żeby być stabilne, łączą się ze sobą i tworzą cząsteczki. To jest na przykład wodór, który nie występuje jako pojedynczy atom. Nie możesz tego wpisać do reakcji chemicznej, bo chemik tego nie ma do dyspozycji. Więc ty też musisz wpisać w reakcjach chemicznych wodór, H2.
jako cząsteczkę, tak samo tlen, O2, i to należy pamiętać, jest ich 7 i należy pamiętać te, które mają, występują w cząsteczkach dwuatomowych, czyli słowo wodór w reakcji zamieniasz na H2, słowo tlen na O2, to jest bardzo ważne, żebyś o tym pamiętał. I teraz przykłady. Ok, no, zobaczcie, otrzymywanie tlenku węgla 4, czyli jak taki tlenek węgla 4 powstaje? Wyobraźcie sobie takie hasło, że macie na kartkówce, napisz równanie reakcji otrzymywania tlenku węgla 4. Ja sobie tutaj na kolejne etapy to rozpisałem. Najpierw musicie wyobrazić sobie w głowie słownie ten zapis, tak, on będzie później, Marysia, na YouTubie, jak sobie poszukasz pana Belfra na YouTubie, to subskrybuj i zostaw łapkę i subskrybuj i naduś dzwonek i tam cokolwiek inni ci youtuberzy mówią, zrób to i tam będą te wszystkie odcinki. I reszta też niech to robi. Teraz zobaczcie, chcesz otrzymać tlenek węgla 4, czyli on ma powstać zastrzałką, czyli ma być produktem tej reakcji. Czyli tu wpisujesz sobie tlenek węgla 4, z przodu po stronie substratu w reakcji piszesz tlen i węgiel. I teraz słowa, zapis słowny zamieniasz sobie na symbole chemiczne. Skoro jest tlen, to przypominam o tej ramce, nie możesz wpisać po prostu O, tylko musisz wpisywać O2. Jeżeli jest węgiel, nie ma tej, w tej ramce, czyli występuje w pojedynczym atomie, czyli możecie spokojnie napisać sobie C. Tu dwójki nie trzeba pisać. Tlenek węgla 4, nie muszę tłumaczyć, jak go zrobić, bo przed chwilą już było na lekcji, znaczy na zajęciach opowiadałem o tym, jak robić wzory. I teraz uwaga, patrzę, czyli wyrównuję tą reakcję, bilansuję. Po stronie substratów musi być tyle samo, co po stronie produktów. Po prostu, czysta matematyka. Patrzę, ile tutaj jest atomów tlenu. Liczę już pojedyncze atomy. Dwa atomy tlenu są po stronie substratów, a po stronie produktów również są dwa atomy tlenu. Zgadza się. Teraz uwaga, po stronie substratów jest jeden atom węgla i po stronie produktów również jest jeden atom węgla, bo tu nie ma żadnej cyfry, ani tu nie ma żadnej cyfry, więc jest jeden. Jest wyrównany. Gdybyśmy mieli teraz się bawić w te nasze modele, to gdybym miał składy tutaj te kuleczki, to by wyglądało tak. Tak wygląda cząsteczka tlenu, dwa atomy połączone ze sobą plus jeden atom węgla daje nam taką cząsteczkę dwutlenku węgla. Czyli zobaczcie, że to wszystko się zgadza. Dwa atomy, tylko po prostu to zmieniło swoją strukturę, przyłączyło się do węgla i tak wygląda ta cząsteczka. Wszystko jest sensowne. Tu są po dwie sztuki, tu jest jedna i tu są też dwie sztuki. Dziękuję, Natalia. Ale jest wiele osób, które ma z tym problem. Jedziemy dalej. Przykład kolejny. Dobra. To była reakcja otrzymywania tlenku węgla 4. Tu akurat był prosty przykład. Nic nie trzeba było dopisywać. Reakcja sama się uzupełniła, więc takie przykłady też są. Teraz uwaga, otrzymywanie wody. Otrzymać wodę, takie polecenie. Teraz znowu, musisz sobie wyobrazić, co to znaczy otrzymać wodę, jakie substancje muszą być przed strzałką, czyli po stronie substratów, jakie muszą być po stronie produktów. Macie, skoro chcecie otrzymać wodę, to ona musi być po stronie produktów, ma powstać. Czyli wpisujecie sobie wodę za strzałką, czy też tlenek wodoru. A przed strzałką, żeby to powstało, to potrzebujecie tlen. Dzięki, Magda. Potrzebujecie tlen i wodór. No i teraz wypisałeś to sobie słownie, to teraz zamień to sobie na symbole chemiczne. Przypominam wam, że w tej ramce, która pojawiła się przed chwilą, dokładnie tutaj. Dzięki, Krzysiu. A czarujesz nadal z kartami? Nauczyłeś się jakichś nowych sztuczek? Słuchajcie, ponieważ tutaj jest w tej ramce napisany wodór z dwójką na dole, bo tak występuje w takiej cząsteczce, to jeżeli ty sobie napisałeś w swojej reakcji tlen plus wodór, to pamiętaj, że tu muszą być te dwójki, bo po prostu to są cząsteczki z dwójką na dole. Fabrycznie mają wbudowaną dwójkę na dole. 7 jest takich i naucz się tego, które 7. Tam w tej ramce są. I teraz tlen zamieniłeś na O2, wodór zamieniłeś na H2, no bo tam jest w tej ramce, tak, zapisany wodór. No i teraz masz tak, O2, H2 daje H2O. I teraz patrz, licz sobie. Tych dwójek niebieskich na razie nie ma, ok? Znikają. I teraz zobacz, po tej stronie masz dwa atomy tlenu, a tu miałbyś jeden, gdyby nie było tej dwójki, gdyby ona zniknęła. No to jest nierówno. To znaczy, że lewa strona równania nie równa się prawej stronie równania. I to ty musisz zaprojektować. Ty musisz wybrać taką cyfrę, i to dużą cyfrę się zawsze wpisuje, bo nie możesz sobie wpisać małej dwójki, bo tak ci pasuje. Bo wtedy byś zmieniał wzór wody. No woda to H2O. Nie masz, nie jesteś Bogiem, żeby zmieniać wzór wody. Okej? Ty możesz ją pomnożyć. Możesz mieć na przykład dwie cząsteczki wody. To jest wszystko, co możesz zrobić. No i jeżeli masz po tej stronie dwa atomy tlenu, a po tamtej stronie jeden atom tlenu, no to jedyna opcja, jaka ci przychodzi do głowy, mam nadzieję, to jest pomnożenie, bo w chemii tylko mnożymy, nie dodajemy, tylko mnożymy, czyli to ten jeden atom tlenu mnoży razy dwa. Dwa razy jeden, masz dwa. Teraz uwaga, tu wpisałeś dwójkę, tleny się zgadzają. Dwa atomy tlenu tutaj są i teraz dwa atomy tlenu są tutaj. Ale uwaga, tych wodorów, tutaj dwójki też nie ma jeszcze. Zapamiętajcie sobie, jeszcze tej dwójki też tutaj nie ma. Tak, będą też tematy trudniejsze. Sole na przykład będą niedługo. A w piątek będą stężenia procentowe.
I teraz tak, tutaj mamy dwójkę, wpisałem, żeby tlen uzupełnić. I teraz co to powoduje? Że ten współczynnik stechiometryczny, duża cyfra, ja tak mówię na lekcjach, mnoży się razy małą cyfrę, czyli indeks stechiometryczny, i wychodzi ci, że po tej stronie, teraz po stronie produktów, są 4 atomy wodoru. A po tej, bez tej dwójki, której jeszcze nie wpisałem, są 2. No to co musisz zrobić, żeby uzupełnić? Pomnożyć razy 2. Dlatego ta dwójka tu się pojawiła. Czyli zobacz, tak to wygląda. Teraz masz jedną cząsteczkę tlenu, tak to się czyta, zobaczcie. Jedna cząsteczka tlenu plus dwie cząsteczki wodoru dają nam dwie cząsteczki wody. Dopiero teraz wszystko się zgadza, lewa i prawa strona równania. Po tym uzupełnieniu, wcześniej by się to nie zgadzało, gdybyś sobie narysował taki model. OK? I ostatni przykład, rozkład tlenku rtęci 2. Tlenek rtęci 2, macie rozłożyć, bo takie jest polecenie. Tlenek rtęci 2, jakbym wpisała dużą dwójkę przed tlen, to by ci się nie zgadzało. Nie masz tego robić, bo to nie jest potrzebna ta duża dwójka tutaj przed tlenem. Tlenek rtęci 2 mamy rozłożyć, no to na co się rozłoży? Na tlen i rtęć, ta substancja. Teraz, żeby napisać, to pamiętacie, te niebieskie cyfry pojawiają się później. Ja już ich nie kasowałem, bo chciałem przygotować to już teraz, ale ich na razie jeszcze nie ma. Czyli mamy sobie tlenek rtęci 2, tak on wygląda, tlen jest dwuwartościowy, rtęć jest dwuwartościowa, rozkłada nam się na tlen i rtęć. Tlen wpisuje jako O2, bo jest w tej ramce, a rtęć to po prostu Hg. I teraz mamy, liczymy sobie, zobaczcie. Mamy po tej stronie jeden atom, bo tej dwójki jeszcze nie ma. Jeden atom rtęci był tutaj i tu też był jeden atom rtęci na początku. Okay? Teraz okazuje się, że tu mam jeden atom tlenu po stronie produktu, substratu, przepraszam, a po stronie produktów mam 2. No to się nie zgadza, tu jest jeden, tu są 2, więc dlatego wpisałem tą dużą dwójkę. Pomnożyłem przez to 2 atomy tlenu. I teraz się zgadza, zobaczcie, 2 atomy tlenu i 2 atomy tutaj po tej stronie są. Teraz ta dwójka spowodowała, że zmieniła się ilość rtęci tutaj. 2 atomy rtęci i tutaj ze strzałką też pojawiły się 2 atomy rtęci. Teraz musiałem dopisać tą dwójkę, żeby też wyrównać to równanie. Czyli mamy 2 razy Hg i tu jest 2 razy Hg, mam 2 razy tlen i tu też jest 2 razy tlen. Wszystko git. Teraz dopiero na przykładach sobie to poćwiczymy, dobra? Bo tam lepiej to zrozumiecie. Zobaczcie, zadanie, uzupełnić znowu. Stop klatka, masz teraz to zrobić sobie sam, przepisać te przykłady na kartkę i potem sprawdzić ze mną. Jedziemy. Wy mnie słuchajcie, ci, którzy są jeszcze na lewie i mają cierpliwość i siłę. Zadanie, uzupełni, czasami mówi się, zbilansuj poniższe równanie reakcji chemicznych. Tu mamy, bo jeszcze nie napisałem tutaj, musi być strzałeczka. Tu i tu, dobra. No to mamy takie zapisy reakcji chemicznych. Mam sobie... O Jezu, sorry. Czemu tak? No dobra, nieważne. Chciałem zrobić sobie więcej miejsca na pisanie tutaj tych cyferek, ale myślę, że się zmieszczę. Dwa atomy azotu są po stronie substratów, po stronie produktów jest jeden, czyli się nie zgadza. No to, żeby to się zgadzało, to muszę te cyfry, które uzupełniam, będę wpisywał sobie na przykład czerwonym kolorem, żeby wam się rzucało w oczy. No to wpisuję dużą dwójkę, żeby się zgadzała ilość azotów przed i za strzałką. Tak jest. Czyli azoty tutaj są 2 i teraz tutaj też są 2, bo ta dwójka, mnożymy ją razy tutaj, ten jeden azot, który jest tutaj. Tleny tu są 2, no i teraz też są tutaj 2, no bo wszystko jest OK. Czyli spoko, 2NO, tak jest, Natalia. Teraz mamy drugi przykład. Mamy jeden atom sodu tutaj, tu też jest jeden atom sodu, zgadza się. 2 atomy chloru, a po stronie produktów jest jeden atom chloru, czyli za mało jest po tej stronie. Pamiętajcie, jedyną funkcją, jaką mamy, to mamy mnożenie. Nie możecie wpisywać, nie możecie zmieniać wzoru substancji chemicznej, więc nie dopisujcie nigdy małych cyferek. Wy możecie cząsteczkę pomnożyć razy 2. Tak jest, czyli 2, tu dwójkę wpisuję i chlor się teraz zgadza. Tu mam 2 atomy chloru i tu też mam 2 atomy chloru, spoko. Ale uwaga, ta dwójka spowodowała, że teraz mam tutaj 2 atomy sodu, a tu jest jeden atom sodu, więc żeby to się zgadzało, to wpisuję dużą dwójkę. Git. Widzę, że jesteście tam ze mną. Dzięki Oliwia, dzięki Wiktoria. Dobrze wam idzie. Teraz uwaga, siarka, jest jeden atom siarki po tej stronie, tu jest jeden atom siarki po tej stronie. Zgadza się. Tu są 2 atomy tlenu po tej stronie, tu są 2 atomy tlenu po tej stronie. Nic nie trzeba robić, więc nie panikujcie. To, że jest puste miejsce, nie znaczy, że macie coś tam wpisywać. Więc reakcja się uzupełniła sama. Teraz tutaj troszkę trudniejszy przykład. Mamy 2 atomy glinu po tej stronie, a po tej stronie jest jeden atom glinu. Pamiętajcie, ta dwójka oznacza. Tu mamy... Wtedy dopisuję dwójkę, żeby było tyle samo atomów glinu przed i za strzałką. Teraz mam tutaj 3 atomy tlenu, a tu mam jeden atom tlenu. No to, żeby się zgadzało, to wpisuję 3. No bo teraz mam teraz też tutaj 3 atomy tlenu. Też się zgadza, nie? Tu są 3 i tu są 3. To jest 3 razy 1. Teraz uwaga, wodór. Tu jest 1, a tutaj jest, uwaga, 3 razy 2, czyli 6. Pamiętajcie, duże razy mała cyfra. Tu jest 1, czyli mnożę razy 6, żeby też było 6. 6 razy 1. Teraz uwaga, mam 6 chlorów
I tutaj zobaczcie, 2 razy 3 też jest 6 lorów. Tadam, uzupełnione. Zadanie. Zapisz równanie reakcji otrzymywania tlenku wapnia. Zapisz równanie reakcji otrzymywania tlenku wapnia. Czyli ma powstać tlenek wapnia. No to robimy sobie. On ma być zastrzałką, ma powstać. Tlenek wapnia odwrotnie niż czytam, czyli najpierw symbol wapnia, potem symbol tlenu. Tlen w tlenkach jest dwuwartościowy, wapń szukacie sobie w układzie okresowym. Okazuje się, że leży w drugiej grupie układu okresowego, czyli również jest dwuwartościowy. No i teraz, żeby to powstało, potrzebuje tlen, a przypominam wam, że tlen wpisujemy w reakcjach chemicznych jako O2, bo jest, tworzy cząsteczkę dwuatomową, bo obniża wtedy swoją energię, wiązanie kowalencyjne, niespolaryzowane. Ostatnio w odcinku o tym mówiłem. A wapń jest metalem i występuje w pojedynczych atomach. Czyli mamy taką sytuację. I teraz mamy po tej stronie dwa atomy tlenu, po stronie substratów, a po stronie produktów tylko jeden atom tlenu. Czyli mnożę razy dwa, żeby się zgadzało. Okay? Całą cząsteczkę pomnożyłem razy dwa, żeby tleny się zgadzały. Teraz uwaga, po tej stronie mam, po stronie substratów mam jeden atom wapnia, a po stronie produktów dwa atomy wapnia. No to żeby się zgadzało, to tu muszę pomnożyć razy dwa. Brawo, Oliwia. Widzę, że kumacie bazę. Super. Czyli mamy teraz reakcję uzupełniania za nami, tak? Uzupełnianie reakcji, proszę, uzupełnianie reakcji chemicznych. Myślcie o tym, to jest naprawdę prosta matematyka. 2 razy 3, 3 razy 2. Tylko mnożenie i rozumiecie te pisanie, te zapisy chemiczne. 2 razy 1, 6 razy 1, 6 razy też 1 i tak dalej, nie? Po prostu nauczcie się czytać po chemicznemu. I ostatnia rzecz, dobra? Kiedy będą kwasy ze soli i wodorotlenki? W piątym odcinku, czyli bodajże w środę przyszłą, za tydzień. Zasada zachowania masy. Treść zasady najpierw. To miał być dzisiaj ostatni punkt, taki lightowy. W układzie zamkniętym, to jest bardzo ważne, czyli w takiej sytuacji, gdzie macie próbówkę albo cokolwiek innego zamknięte, że nic nie może nam się wydostać na zewnątrz. W układzie zamkniętym łączna masa substratów, czyli tego, co bierzecie do reakcji, na przykład, nie wiem, tlenu i sodu, żeby utworzyć tlenek sodu, jest równa łącznej masie produktów otrzymanych w tej reakcji. No bo jeżeli nie ma nic, nie ma co uciec, to masa się nie zmieni przed i po reakcji. Tylko ważne jest to hasło układ zamknięty, bo jeżeli będziecie mieli otwarty, to wam część substancji może... O, co tu się stało? To wam część substancji... Coś mi myszka chyba sfiksowała. Co to się... Przepraszam, jakieś problemy techniczne mam. Coś mi myszka zaczęła sama rysować. Przepraszam, skasuję ten czerwony tutaj. Cyk, cyk, cyk. O, jest chyba, dobrze. Bardzo dużo. Czekajcie. Nie, jest git, dobra. No, czyli jeżeli mam układ zamknięty, no to znaczy, że ilość gramowo substratów i produktów. Brawo, Dominika. Dzięki, Konrad. Pewnie, że tak. To jest po to, żeby wam się po prostu chciało, żebyście mieli lepsze oceny na chemii, żebyście zaskoczyli wszystkich innych, bo chemia jest prosta. Tylko wy musicie chcieć. Ktoś wam musi to dobrze wytłumaczyć. I od tego jestem ja, pan Belfer. Tak, skromność to też jest moja jedna z głównych cech. No dobra, czyli mamy ten układ zamknięty i po stronie produktów i po stronie substratów, czyli przed reakcją i po reakcji musi być tyle samo. No to zobaczcie proste zadania, to są bardzo proste zadania. Oblicz, ile gramów tlenku magnezu uległo spaleniu w 48 gramach tlenu, jeśli otrzymano 120 gramów tlenku magnezu. Czyli napiszmy sobie reakcję, nawet nie musicie zapisywać za pomocą symboli. Czyli uwaga, ile gramów magnezu uległo spalaniu w tlenu, czyli magnez plus tlen. O, no way, nie czerwony miał być. Miał być czarny. Dobra, piszmy to. Magnez plus tlen daje nam tlenek magnezu. OK? I teraz zamieńmy to sobie na równanie matematyczne z jedną niewiadomą. Co to mi fiksuje? Czy wiem, ile gramów magnezu? No nie, bo jest napisane oblicz, ile gramów magnezu, czyli tego nie wiem. No to stawiam x, nie wiem. Plus uległo spaleniu w 48 gramach tlenu, czyli plus 48 gramów, jeśli otrzymano 120 gramów. Czyli wiem, że powstało tlenku magnezu 120 gramów. No to chyba nawet wy rozumiecie, że teraz macie równanie z jedną niewiadomą, czyli x równa się 120 gramów minus 48 gramów. Ile to jest? 72? Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Tak, raczej się nie pomyliłem. 72 gramy magnezu uległo tej reakcji. Koniec zadania. Zasada zachowania masy. Przed reakcją i po reakcji masa substratów i produktów jest taka sama. Więc jeżeli macie podane dwa składniki, no to trzeci wystarczy odjąć i sobie to obliczyć. Easy? Jasne, że easy. I uwaga, ostatnia rzecz. Czyli w wyniku spalenia, znowu tak samo mamy, tam nie może być równa przebarwienia. Co? To przebarwienia przepisać. Co tu się stało? O co wam chodzi? To przebarwienie.
Układzie zamknięte łączna masa substratów, udział w danej reakcji jest równa łącznej masie produktów otrzymanych w tej... To trzeba. Nie rozumiem, Wiktoria, o co ci chodzi. Reakcja jest równa łącznej masie produktów otrzymanych w tej reakcji. Sorry, Wiktoria, nie wiem, o co ci chodzi, czy tam gdzieś jest błąd. Ale jedziemy dalej. Zadanie sobie zróbmy ostatnie. W wyniku spalenia, no właśnie Natalia, tak 72 gramy, w tlenie 60 gramów węgla, czyli mamy tak, tlen, znaczy węgiel, taka reakcja, węgiel plus tlen daje nam tlenek węgla 4. Węgla 4. Co tam, o co wam chodzi, dziewczyny? A tu, dobra, już wiem o co. Dobra. Przepraszam bardzo, macie rację. Zrobimy czary mary. Patrzcie, macie rację. Tak. Matematycy byliby źli. Zrobię takie skróty, a już trochę śpieszę, bo już znowu przeciągnąłem pałę. X równa się, proszę bardzo, 72 gramy. Tak jest? No, dobra, okej. Już zgłupiałem, o co wam chodzi. Dobra, zrobione. Teraz wracamy do naszego zadania. Węgiel plus tlen daje tlenek węgla 4. W wyniku spalenia w tlenie 60 gramów węgla, czyli wiem, że węgla było 60 gramów, otrzymano, równa się, 220... Co to za cyfra? 220 gramów węgla. Czyli nie wiem, ile tlenu zużyto. To jest mój X. Czyli x równa się, teraz będzie elegancko dla matematyków, spokojnie, nie zapomnę o tym. 220 gramów minus 60 gramów, uwaga, x równa się, chyba dobrze policzyłem, 160 gramów tlenu użyto w tej reakcji? Tak. Dobra, proste zadanie, bardzo, bardzo proste. To jedziemy teraz dalej. Krótkie podsumowanie, bo za chwilę kończymy. Takie zadanie z testów. Już nie pamiętam w którym roku, ale wycięte z testów. Macie kawałek układu okresowego i zadanie. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Z powyższego równania tego reakcji rozkładu wynika, że z dwóch cząsteczek nadtlenku wodoru, czyli wody utlenionej, otrzymano A. jeden atom tlenu, B. trzy atomy tlenu, C. dwie cząsteczki tlenu, D. jedną cząsteczkę tlenu. Pamiętacie, jak wam opowiadałem, żeby rozumieć różnicę między atomem a cząsteczką. To byłby atom, ok? A wy tu macie w reakcji zapisane O2. Czyli ta mała dwójka powoduje, że to jest jedna cząsteczka tlenu połączona, patrzcie, połączona w całość. Czyli to jest odpowiedź D, jedna cząsteczka tlenu. Oceń prawdziwość podanych zdań, wybierz P. Nie, D, odpowiedź D, Oliwia. Do widzenia, Wiktoria. Oceń prawdziwość podanych zdań. Czekajcie. No nie, jedną cząsteczkę tlenu otrzymano. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli zdanie jest fałszywe. Masa cząsteczkowa H2O2 jest równa 34 unity. Czyli mamy tak, wodór waży 1 unit, a tlen waży 16. Mam dwa wodory, to jest 2 unity i 2 razy 16 to jest 32, czyli 34. 2 plus 32 to jest 34 unity, czyli prawda. Stosunek masowy wodoru do tlenu w nadtlenku wodoru wynosi 1 do 8. No ten stosunek masowy musielibyśmy obliczyć, czyli uwaga. Robimy sobie tak. Stosunek masowy, czyli mamy 2 razy masa wodoru przez 2 razy masę tlenu, czyli 2 razy 1 unit przez 2 razy 16 unitów równa się 2 unity przez 32 unity równa się 1 do 16, a nie do 8, czyli fałsz. Czyli tu mamy tak, prawda, a tu fałsz. Dobra. To tyle. Takie zadanie akurat znalazłem na egzaminie, który pasuje do dzisiejszej części live'a. Mam nadzieję, że tym, którzy byli ze mną, to pomogłem. Przypominam wam, o czym było dzisiaj. Podsumujmy sobie. Było o wartościowościach. Spoko, Klaudia. I tak nie będziesz miała wyższej oceny przez to, że tak piszesz. Ale dzięki. Rozkład jazdy taki był dzisiaj. Mówiliśmy o wartościowościach. Czekajcie. Na koniec zrobimy tak. Reklama. Tutaj macie, o tu. Widzicie, jakby ktoś mnie szukał, to jestem o, tu na fejsie, tu na YouTubie,
Gdzie ten palec jest? Tu na Instagramie, tu na Twitterze, a tu mam stronę, na której jeszcze nie wrzuciłem materiałów dodatkowych, ale będę nad tym pracował. Uwierzcie mi, na razie nie ogarniam wszystkiego naraz, ale tam wszystko się pojawi w odpowiednim momencie. Więc tam zaglądajcie na tą stronę www.panbelfer.pl. Rozkład jazdy się, bo o wartościowościach, jak pisać, znaczy co to są te właśnie te rzymskie cyferki, czyli ilość łapek i że niektóre pierwiastki mają kilka, czyli żelazo jest dwu- albo trójwartościowe, miedź jest jeden albo dwój, trzeba o tym pamiętać, a nauczyć się ramki ważne, czyli tlen w tlenkach i siarka w siarkach są zawsze dwuwartościowe, a chlor w chlorkach, co tam jeszcze było, brom w bromkach i tak dalej, fluor we fluorkach jest jednowartościowy. Uczyć mi się tego. To jest warto, żeby to wiedzieć. Potem, jak pisać wzory sumaryczne i strukturalne, bo takie sześć punkcików, które wam pokazały, jak to robić dobrze. Okay? Potem było, jak czytać zapisy, czyli kiedy jest właśnie cząsteczka, a kiedy jest atom. Kiedy jest atom. Prawo stałości składu związku chemicznego, czyli dzieliliśmy sobie masy oraz obliczyliśmy stosunek masowy. Łatwe zadania z unitami. Uzupełnianie równie reakcji chemicznych, to z czym macie problem, czyli te duże cyferki, małe cyferki, kiedy się mnoży, kiedy się, po co się wpisuje różne cyfry i jakie one powinny być. Pamiętajcie, powinny być jak najmniejsze możliwe. Nie, że tam 200 czy 100 czy cokolwiek innego, żeby wyszło, tylko po prostu najmniejsze możliwe dobieracie współczynniki stechiometryczne, by to się zgadzało. Też to będziemy ćwiczyć przy innych odcinkach. I na końcu była zasada zachowania masy, bardzo prosta matematyka. Po prostu w układzie zamkniętym masa substratów musi być równa masie produktów. To wszystko, znowu zajęło mi to ponad godzinę 30. Dzięki, że byliście, że wytrzymaliście z panem Belferem. I pamiętajcie, pan Belfer, najlepszy streamer wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród streamerów. A was ma to być dużo i macie się uczyć chemii, macie ją rozumieć jak najlepiej, bo jest prosta. Tylko po prostu skup się, zrób to po swojemu, we własnym tempie, zrób sobie pauzę, poćwicz, zaskocz swojego nauczyciela lub nauczycielkę chemii, powiedz, że potrafisz, może nie musisz mówić od kogo, ale powiedz, że to umiesz, po prostu. I mówcie nauczycielom, dzień dobry, bądźcie mili. To wtedy oni będą też mili do was. Można wiele spraw dzięki temu załatwić. Do zobaczenia w piątek. Cześć. Brawo dla was.